Wy już wiecie, co dzisiaj się będzie działo. Dzisiaj spróbuję pobić kolejny rekord świata, jeżeli chodzi o Bloons Tower Defense 6. Jest to jedna z prostszych mapek, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Czas, który mam do pobicia, to jest 11:38 i ustanowiony on jest 5 miesięcy temu. I jeszcze chciałem pogratulować Pixelingo, który pobił mój rekord, który udało mi się wbić w jednym z poprzednich odcinków. Dlatego gratulacje i polecam każdemu sobie właśnie pobawić się w speedrunowanie, bo to jest naprawdę bardzo fajna zabawa i można kompletnie inaczej po prostu podchodzić do tej gierki. No dobra, czas oczywiście się odlicza od momentu tutaj startu, więc miejmy nadzieję, że i tym razem dopisze mi szczęście. Stawiam sobie Saud tutaj w tym miejscu i tak naprawdę to jest początek i próbujemy uzbierać jak najszybciej na tego snajpera, później maga robimy pod górne drzewko i później zaczynamy improwizować. Tak naprawdę jeszcze tak shooter by się tutaj przydał, dlatego co, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was do oglądania i jeżeli wierzycie we mnie, że uda mi się pobić ten rekord, czyli 11:38, to zostawcie lajka pod tym filmem, no i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. 3, 2, 1, go! Ok, i ruszył czas, także zobaczymy, jak to pójdzie teraz. Dawaj, dawaj mi kaskę 235 od razu. Cyk, pierwszy snajper postawiony. Robimy, ojojoj, widzę, że tu jakieś małe problemy są, jeżeli chodzi o tego snajpera i jeżeli chodzi o Saudę, bo te balony troszkę za daleko się ustawiły. I stawiamy od razu tak shooter pod dolne drzewko. Na tym będziemy też opierali większość naszej taktyki. I zobaczymy, czy się uda, czy też nie. No, wtedy powiem wam, że miło się zaskoczyłem, że tak szybko... tak szybko udało mi się pobić ten rekord, a tutaj może być już trochę trudniej. Dobra, tak shooter, pięknie ulepszony. Night Vision Googles też muszą być, bo za niedługo będą camo balony. Na metalowe coś balony też trzeba będzie przygotować, ale to wszystko wiecie, w swoim czasie, jak to się mówi. Dobra, bierzemy 430, chyba tak, żeby jeszcze szybciej po prostu niszczyć te balony. I widziałem, że na tym rekordzie, na właśnie ten rekord, znaczy ten filmik, który gościu wrzucił, no to korzystał z farm. Ja nie będę korzystał z farm w tym właśnie, w tym ranie, żeby zobaczyć, czy bez farm po prostu się to uda zrobić, czy też nie. I zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle też Pixelingo ma już jakby ten rekord zakwalifikowany. To nie jest tak, że ja wrzuciłem film i nigdzie tego rekordu nie wysłałem, tylko rzeczywiście on wysłał na tą stronę speedrun.com i mu potwierdzili ten rekord, więc jeden z widzów, mam nadzieję, że się nie obrazi, że tak powiem, albo bardziej kumpel, jest rekordzistą teraz świata, bo pobił mój rekord. Ale mówię, jeżeli mi się uda, to też pewnie to wyślę, żeby zobaczyć, jak to będzie tam wyglądało. Nie mam oczywiście żadnych modów, nie mam nic takiego tutaj specjalnego, że tak powiem. I co, stawiamy chyba alchemika. Gdzie jest alchemik? Okej, alchemik. O nie, to nie jest alchemik. Mały błąd. Dobra, nic się nie stało. 16 runda. Kurde. ale by się tutaj zrobiło. Dobra, 485 też potrzebuję. I on będzie za chwilę go boostował. Dobra, w sumie to sobie ulepszymy w międzyczasie, bo to będzie jeszcze szybsze strzelanie. A Sauda i właśnie ten tak shooter to robią nam większość obrażeń. Przypominam, 11:38 to jest czas, który chcemy tutaj pobić. Więc zobaczymy, jak to będzie szło, jak to będzie wyglądało. Camo balony. W sumie mógłbyś niszczyć camo balony. Dobra, damy tobie na camo balony. Tutaj, żebyś to sobie zrobił. Faster throwing, zaraz ci z faster throwing damy. Ciebie w sumie mogę już sprzedać, bo ciebie nie będę potrzebował. A zamiast ciebie postawimy sobie tutaj bomb shooter. No, bomb shooter pod dolne drzewko oczywiście, tylko tym razem pójdziemy troszkę inaczej, bo do tej pory w większości gierek robię bomb shootera 204, a dzisiaj zrobimy go 024. I zobaczymy, czy jakkolwiek to wpłynie po prostu na tą... O kurde! Dzięki temu tracę parę sekund cennych, że metalowe balony przechodzą dalej. No dobra, miejmy nadzieję, że to nie wpłynie tutaj na rekord świata. I oto, czy się uda, czy się nie uda. 1350. Dobra, 3000 jeszcze potrzebujemy. I ten bomb shooter naprawdę będzie sobie pięknie radził, więc fajnie. O, to teraz chyba albo... Zastanawiam się, czy nie iść pod środkowe drzewko. Środkowe drzewko też jest całkiem fajne, jeżeli chodzi o to, co się tutaj dzieje. I wioski potrzebuję, właśnie. Zapomniałem o tym powiedzieć, że wioska będzie przydatna, żeby zwiększyć atak speed wszystkich moich jednostek. Więc postawimy go sobie, znaczy postawimy maga tutaj. Pod górne drzewko. Postawimy kolejny bomb shooter. Widzicie, robię już taki setup na późniejsze rundy. I tutaj zrobimy... O, chwila, co ja zrobiłem. Raz. Zrobimy sobie pod to drzewko i kolejną rzeczą będzie wioska. I powinno już być
wtedy spoko, jeżeli chodzi o kolejne rundy. Dobra, i snajperów też trzeba będzie wielu postawić. Zastanawiam się, co jeszcze zrobić. Nie mam pomysłu, serio. Ninja? Nie, ninja jest dobry na samym początku, ale później trochę zaczyna odstawać niestety. Faster throwing też się przyda. No i na razie mam takie małpki, które niby są ulepszone, ale tak wiecie, nie do końca. Nie do końca jeszcze spełniają swoje zadanie takie, jakie powinny. Dobra, 3000 kaski potrzebuję na to. I za chwilę Moab będzie pierwszy. Mam nadzieję, że ten Moab też uda się bardzo szybko zniszczyć. Dobra, 970. Ja już przygotowuję tutaj czary. Znaczy tą umiejętność Saudy i... Ajajaj, i to mnie pewnie będzie kosztowało rekord. Ale się przydostał ten Moab. Ja pierdziele, nie wiem, z 3 sekundy straciłem na tym? 2 sekundy? Coś takiego. No dobra, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, lecimy dalej. I miejmy nadzieję, że to był tylko jeden taki wypadek przy pracy. O, teraz. Bomb shooter będzie nadrabiał, drugi bomb shooter też sobie ulepszymy, maga też trzeba będzie ulepszyć i wioskę, tak jak mówiłem, żeby zwiększyć atak speedkarze jednostce. Tylko, jest problem, bo nie ma gdzie dać tej wioski. No tutaj mogę ją dać. Kurde, nie tak to miało wyglądać. Chyba, że zwiększę z zasięgiem. O, i masz, ty chyba, nie wiem, czy masz buffa od wioski, czy nie masz, ale jest git. 2160 i każdy będzie miał wykrywanie camo, więc też będzie spoko. No i to troszkę przyspiesza, jak widzicie. 46 runda, 5 minuta. Jest to cały czas, powiedzmy, na ostrzu noża, jeżeli chodzi o to, czy mi się uda, czy nie. 3240 overdrive to by się przydało, bo widzicie, ten tak shooter coś tam bije, niedużo. W sumie co bije najwięcej? Mag? Ta bomba? Nie, Sauda chyba najwięcej. Tak, oczywiście, że Sauda. Dobra, to jest totalnie broken. Dobra, mamy overdrive'a. Teraz może ulepszymy sobie alchemika, później snajpera. Chociaż snajper na semi-automatic też by był spoko. Bo jakby jakiś balon się przedarł, to będzie można, wiecie, nadrobić to trochę szybciej. I nawet tą sekundę zyskam, czy pół sekundy. Dobra, to też postawimy później. O! Dobra, Moaby są, jak widzicie, bardzo szybko niszczone. Nie ukrywam, że jak zwykle, jeżeli chodzi o speedruny, trochę się stresuję. A nie powinienem. Powinienem do tego podejść na spokojnie, wiecie, no albo się uda, albo się nie uda. Przecież można do tego wracać co chwilę. No ale zależy mi na tym, żeby uchwycić po prostu ten rekord tutaj na żywo. Dobra, 11 tysięcy chyba zbieram. No, na tego Arcane Spike'a. Jeszcze tak patrzę, co mógłbym ulepszyć. No w sumie to, full auto. Ile ma mag? Ma 8000 mag. Nie, no muszę tego maga zrobić. A ten mag sobie pięknie radzi. A Sauda ile ma? 9000. I już ma 10000. O, tak shooter widzicie? Też na tym czwartym tierze sobie ładnie radzi. No i też muszę spamować tą umiejętnością, żeby... Chwila, nie mogę w ogóle używać tej umiejętności? A, bo balony są za szybko niszczone. Dlatego. Gdyby ktoś się zastanawiał. W ogóle w ostatnim rekordzie używałem nekromanty, ale tutaj nekromanta by działał w ten sposób, z tego co pamiętam, że balony by szły w tą stronę, zamiast pojawiać się od razu tutaj. Więc z nekromanty po prostu nie korzystam i liczę na to, że to mi da dużego boosta. Uwaga, zaraz zobaczymy. Cyk. No i teraz napierdziela. 60 runda prawie. Dobra, snajpera teraz ulepszymy sobie. Później stworzymy kolejnego snajpera chyba. Tylko tym razem zrobimy go pod środkowo-górne drzewko. Wolne pociski? Chociaż nie. Nie wiem, czy pod górne na pewno, ale nie wiem, jakie drugie dać. Chyba dolne. No, mimo wszystko dolne. Dobra, full auto jeszcze sobie zrobimy. Czy coś mi jeszcze zostało do ulepszenia na piąty, znaczy na czwarty tier? To bym mógł w sumie zrobić, ale nie potrzebuję tego, więc cyk. I teraz raz. O, dwa. Dajcie mi drugie. No ładnie to niszczymy. I wiecie, Moab Cripple, jak sobie wbije, to jest chyba czwarty poziom. To też będzie fajnie działało, bo te Moaby chyba będą stunowane. Więc powinno być git. 8 minuta, 63 runda. Ta znienawidzona 63 runda przez wielu. Okej. Teraz będzie troszkę szybciej strzelał. I nie wiem, co dalej. Nie wiem, jaką małpkę dalej postawić. Helikopter. Wioskę mam. Może kolejnego alchemika, który będzie boostował po prostu tutaj, z tej strony małpki. A mamy jednego alchemika po tej stronie. No i drugi by się też przydał z drugiej strony, nie? No, chyba tak zrobię. O!
Trzeba używać spelków. 66 runda. Nawet nie ma 9 minuty jeszcze. Więc to dobrze świadczy i poza tym jednym failem, no to nic się nie przebiło jeszcze dalej. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Tak shooter, nie, tak shooter, o, jest, main Moab, zarąbiście i teraz alchemik. O, cyk, dobra, alchemik jest. To, żeby się boostował po prostu wszystkich, jak leci. Armatę, kurde, 20 tysięcy, ta ma też 20 tysięcy, czyli porównywalnie, jeżeli chodzi o balony. Chociaż chyba ta była później. No, ta armata była później, a już zaczyna nadrabiać, no już nawet przebiła tą. Czyli widzicie, macie odpowiedź. Ta armata jest lepsza. Po prostu. Górna. Środkowe drzewko jest spoko, pewnie na jakieś Moaby albo coś takiego. Ale jeżeli chodzi o overall, no to, to wydaje mi się, że jednak ta armata, którą tutaj postawiłem, będzie lepiej się sprawowała, ale mogę się mylić. Dobra, 72 runda, 9 minuta. Mhm. Jeszcze trochę brakuje. Może kolejny bomb shooter gdzieś się tutaj zmieści? Jeden bomb shooterek? O! Zaraz go sobie postawię. Cyk, 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 cyk. I zrobimy. Właśnie, powinienem też postawić bomb shooter pod środkowe drzewko. O, 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 to też by się przydało. Bomb shooter pod środkowe drzewko, bo wtedy on chyba dostaje jakiś taki czar, że one-shootuje Moaby. Nie mogę teraz tego sprawdzić, bo wiadomo, czas leci. 7, 6 rund i mam jeszcze... jeszcze trochę czasu. Ponad minutę mam, żeby to nadrobić. I może wioskę z drugiej strony też postawię? No bo tu wioska fajnie sobie radzi. Ale atak speed można by było zwiększyć tym też. Okej. Okay. I 2000, żebyście też mieli na kamo. 3 rundy. Słuchajcie, widzowie. Jesteśmy coraz bliżej pobicia kolejnego rekordu. O, no co się pojawia, to od razu znika. Więc to jest dobry, bardzo dobry znak nawet. I armata z którego jest? O, to sobie wezmę. Mhm. Mhm, mhm. Tutaj zrobiłem pod to drzewko. Bo chyba będą mieli jeszcze lepszy attack speed. I w sumie tutaj też to dam. Jest git. 36 tysięcy. Kurde. Dwie rundy. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze szybciej. Jeszcze szybciej strzelaj. 3400. 11.38. To jest walka z czasem teraz. Dawaj, 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 dawaj. 79 runda. Uda się czy się nie uda? Kurde, czemu ta 78 tak długo trwa? Co jest? Ej, no to 79 to się nie kończy. A, dobra, teraz jest. I 80 runda. Oj, już, koniec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurde, trochę brakło. No, oj. I nawet zapomniałem włączyć timer. No troszkę brakło, jeżeli chodzi o pobicie rekordu. Także za jakiś czas będę mógł sobie wrócić do tego i zobaczyć, czy mi pójdzie lepiej. Może komuś z was się uda pobić rekord. 11.38. Hard, bez żadnych tych... bez żadnych... wiecie, małpek, bez niczego. Spróbujcie. Może się wam uda. Ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!